Joanna Stachurska-Różkowska, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, słuchacie Radia Radom. W naszym studiu Marcin Gęca z radomskiej redakcji Echa Dnia i jego gość. Zapraszam na mocną rozmowę. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, witam pana. I zarazem... Witam wszystkich słuchaczy, ale również i telewidzów. I zarazem parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu. Panie ministrze, jak przygotowania do Airshow? Mój panie redaktorze, jesteśmy na ostatniej prostej. Już zespoły intensywnie ćwiczą na radomskim niebie, przylatują. Wczoraj przylecieli Jordańczycy, przyleciały również pszczoły, na które z wielką radością czekaliśmy. Czyli Baltic Beast z Łotwy. Dokładnie. Przylecieli już Pakistańczycy dzień wcześniej. Te dość egzotyczne, reprezentanci tych dość egzotycznych krajów przylecieli nieco wcześniej ze względów aklimatyzacyjnych, ale wczoraj mieliśmy nie lada gratkę. Mogliśmy podziwiać trening przed taką oficjalną inauguracją pokazów lotniczych Airshow, bo to, co będzie się działo dokładnie o godzinie 11:05 na radomskim niebie w sobotę, no to będzie pewnie zapierało dech w piersiach. Piękny, wielki Boeing, ten najnowszy, zakupiony na potrzeby polskich linii lotniczych lot w wersji Max. W specjalnym malowaniu. Biało-czerwonym, tak, na stulecie odzyskania niepodległości. No i biało-czerwone iskry dookoła i ta flaga, smuga biało-czerwona na radomskim niebie, to będzie naprawdę coś wspaniałego, to będzie imponujący pokaz. Tak jak mówiłem, tuż po godzinie 11 na inaugurację pokazów lotniczych Airshow Radom 2018. My ten program pokazów dopinamy, czy dopięliśmy już praktycznie na ostatni guzik. Jeszcze jest tylko jedna niewiadoma, która pewnie pana redaktora też szczególnie interesuje. Aha, ja wiem, jaka to jest niewiadoma. Mianowicie, gdzie maszyny amerykańskie? Amerykanie. W tym programie opublikowanym wczoraj po południu opublikowaliśmy tą czasówkę pokazów. Amerykanów w tej czasówce nie ma, ale on będzie jeszcze uszczegóławiany w najbliższych godzinach czy dniach. Myślę, że taka ostateczna czasówka, ona będzie znana w piątek. Bo defilady, podczas święta Wojska Polskiego były amerykańskie maszyny. Tak, cztery raptory były rzeczywiście F-22. To była nie lada gratka. Znam osoby, które z Radomia specjalnie na tę defiladę 15 sierpnia jechały do Warszawy głównie dla tych maszyn. No, przypomnę, że F-22 są na wyposażeniu tylko jednej armii świata, Armii Stanów Zjednoczonych. Nikt inny nie dysponuje tymi maszynami i bez wątpienia to jest nie lada gratka i na pewno fajnie by było, gdyby pokazały się chociaż w przelocie na pokazach Airshow Radom 2018. Panie redaktorze, jak pan pyta o przygotowania, to też chciałbym, korzystając z okazji spotkania dziś w studiu Radia Radom, powiedzieć o bardzo ważnej kwestii. Kończą się bilety. Kończą się bilety na sobotnią część pokazów i tutaj gorąca prośba i gorący apel do wszystkich tych, którzy planują zaopatrzyć się w bilety, czy wybrać się na pokazy Airshow, żeby już dziś, jeżeli nie mają biletów, żeby raczej planowali niedzielę, jeżeli chodzi o oglądanie tych pokazów, dlatego że no, na sobotę już te bilety są na wyczerpaniu. My przygotowaliśmy jeszcze niewielką pulę tych biletów, bo uruchamiamy też... Ma być sprzedaż też przed wejściem, ale to nie będzie dużo biletów. Nie, właśnie o to chodzi, że nie, to jest takie bardziej symboliczne. Czyli bardziej chodzi o to, żeby... osób, które nie mają dostępu do internetu, czy miały problemy z zakupieniem. Żeby raczej spróbować te bilety dostać online, tak? Online. Żeby to już nie jest... odejść z kwitkiem sprzed bramy. E-bilet, ten portal, który prowadzi sprzedaż biletów, to jest praktycznie ostatni dzwonek, ale można kupić jeszcze bilety w punkcie informacji turystycznej w Radomiu. One są w sprzedaży tam w tym miejscu. Albo później liczyć na... żeby kupić przed samymi pokazami, ale nie zostawiałbym tego na ostatnią chwilę. Punkty kasowe będą czynne tak w sobotę, jak i w niedzielę od godziny już 8:30. Mogą być niestety spore kolejki, dlatego też apeluję, żeby wcześniej zaopatrzyć się w bilety, a naprawdę będzie co oglądać, będzie co podziwiać. My te pokazy będziemy prowadzić przez 10 godzin, tak w sobotę, jak i w niedzielę. Same pokazy rozpoczną się o godzinie 9 od bloku, tak zwanego bloku cywilnego, statków cywilnych.
do godziny 11, no i później te pokazy już do godziny 19 przez cały dzień. To na niebie. Ale przecież też będzie imponująca wystawa statyczna, panie redaktorze. Będą prezentować się wszystkie rodzaje sił zbrojnych, będą stoiska również firm, które współpracują z polskim wojskiem, tak chociażby tych, które zajmują się produkcją czy śmigłowców i nie tylko, innych maszyn latających. Będzie naprawdę co oglądać. Strefy dla dzieci. No, naprawdę będzie się działo i na niebie, i na ziemi. Będzie całe mnóstwo atrakcji. I też sojusznicze, sprzęt armii sojuszniczych, na przykład amerykański Abrams też będzie? Panie redaktorze, zobaczymy. Ja jeszcze raz powtarzam. Z Amerykanami jest tak, że jesteśmy cały czas w tym dialogu. W kontakcie, na łączach, i my będziemy mieli decyzję w ostatniej chwili. Ale jeżeli chodzi o wystawę statyczną, to bez wątpienia ona będzie się cieszyła olbrzymim wzięciem, że tak powiem kolokwialnie, bo to, co mieliśmy chociażby 15 sierpnia w Radomiu podczas Święta Wojska Polskiego i kiedy zorganizowaliśmy po raz pierwszy tą wystawę statyczną, gdzie był i Leopard, i armatochałbica Krab, i inne sprzęty. To za chwilę do tego widzieliśmy dojdziemy. Normalnie te dzieci, ale i starsze osoby, które stały w długich kolejkach, żeby chociaż na chwilę wejść do środka, usiąść. Mhm. I to była taka dziecięca radość w oczach wielu starszych osób, bez wątpienia to było coś niesamowitego. Jasna sprawa. Jedyną niewiadomą, jeżeli chodzi o airshow, pozostaje pogoda, bo prognozy na razie nie są zbyt optymistyczne. Może wojskowe prognozy są lepsze. Prognozy będziemy znać takie prawdziwe, faktyczne, praktycznie na 3 dni przed pokazami, czyli myślę, że będziemy co do pogody mogli więcej powiedzieć około środy, czwartku. Meteorolodzy zapowiadają, że zbliża się niż, ale mamy nadzieję, że on w żaden sposób nie zakłóci tych pokazów. Jestem przekonany, że poza tym, że organizacyjnie jest wszystko dopięte na ostatni guzik, to również i pogodowo też aura sprosta wyzwaniom miłośników lotnictwa. Panie redaktorze, no, to są rzeczy, które od nas już bezpośrednio nie zależą, ale jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Wiadomo, pokazy zawsze mogą się odbywać przy niskim pułapie chmur. No, jest kwestia wariantów po prostu pokazu. Dokładnie, nieco inne, wysoki pułap chmur, także tutaj z tym pewnie nie będzie problemów. Warto też zwrócić uwagę na to, że te pokazy lotnicze, sobota, niedziela, są niejako kontynuacją, bo to są pokazy w roku stulecia odzyskania niepodległości, ale z okazji stulecia sił powietrznych, czy lotnictwa wojskowego w Polsce, tak. One są poprzedzone 2-dniowymi uroczystościami, które będą odbywały się w Dęblinie już czwartek i piątek. Także to jest taki ciąg, żeby świętować chwałę polskich lotników, bo przecież na przestrzeni tych 100 lat mieliśmy wiele takich przykładów heroizmu, chwały polskiego lotnika. No i wspaniałych pilotów. No i szkołę, przecież początek szkoły Orląt w Dęblinie, no to jest między innymi najpierw Grudziądz, później tak, Radom. No to też mamy tę historię taką bardzo sympatyczną. Zresztą dzisiaj wszyscy piloci wojskowi przechodzą przez Radom siłą rzeczy. Tak, panie redaktorze, i to jest bardzo ważny ośrodek w szkoleniu pilotów i tutaj no, te pokazy od wielu lat już organizowane w Radomiu i fajnie, że one są taką marką samą w sobie. Pokazy lotnicze Airshow są marką samą w sobie tutaj w Radomiu, choć też mamy świadomość, że tych pokazów lotniczych już się nam sporo zrobiło, no bo mamy i gdzieś w Gdyni bodajże, no, mamy Gdyni w Poznaniu, nowy, tak, mamy Airshow, w innych miejscach. Także... Nawet w Depłutyczach koło Chełma Lubelskiego. Tak, i nawet na Podkarpaciu, tam w tej Dolinie Szybowcowej zgadza też jakieś się pokazy były organizowane pod nazwą Airshow, dlatego ja bym jednak nie mylił. Airshow nierozerwalnie jest związany w Radomiu. Radomiem. Ale mówią, że ostatni raz. Nie, panie redaktorze. Ponieważ później będą przebudowy pasa i tak dalej. No ale to jeżeli pokazy następne będą się odbywały, to one będą się odbywały na pewno nie wcześniej niż za 2-3 lata, także tutaj co do tego nie ma najmniejszej dyskusji. To pewnie ten remont pasa, który jest planowany w związku z inwestycją PPL-u, on już zostanie zakończony, a wtedy to już... No jest pan optymistą. Wtedy już, no oczywiście, panie redaktorze, bo dlatego, że sam PPL zapowiada, że to włączenie Radomskiego
lotniska do siatki połączeń roku 2020 na wiosnę. No to już jest tuż praktycznie. No to trzeba by zaczynać już. No, trzeba by zaczynać, no, dlatego czekamy tutaj na decyzję sądu odnośnie upadłości tej kontrolowanej. Spółki także lotniczej. No, ale to myślę, że to jest temat na zupełnie inną, no dłuższą rozmowę. Temat rzeka na pewno. Wielu też bardziej zorientowanych w tym obszarze. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie odnośnie Airshow. Na pewno jest pan lepiej zorientowany w tej kwestii. Będzie pan prezydent Duda albo pan premier Morawiecki? Panie redaktorze, tego nie powiem. Na pewno będzie minister Mariusz Błaszczak, będzie obecny na pokazach w sobotę. Prezydent Andrzej Duda planował obecność na tej części oficjalnej w Dęblinie w piątek. Z tego co wiem, mogą być też opóźnienia, jeżeli chodzi o wizytę pana prezydenta na antypodach, Australia, Nowa Zelandia i praktycznie właśnie albo w nocy z czwartku na piątek, albo w piątek pan prezydent stamtąd będzie wracał z oficjalnej wizyty. Tak więc jeżeli nie uda się, że pan prezydent będzie w Dęblinie, to być może głowa państwa zechce zaszczycić nas swoją obecnością w sobotę na inaugurację pokazów Airshow, ale to jest sprawa otwarta i myślę, że to będziemy o tym wiedzieć dopiero przed samymi pokazami. Jesteśmy w stałym kontakcie z kancelarią pana prezydenta, tak więc na pewno... A pan premier? Nie mam wiedzy co do obecności pana premiera na inauguracji pokazów. Jeszcze raz powtórzę. Ale to też może się zmienić. No tak, ale myślę, że na pewno będzie minister obrony narodowej, który będzie otwierał te pokazy. Zaproszenie zostało wysłane do pana premiera, ale też wiemy, że pan premier teraz jest w takim swoistym objeździe po Polsce i jest bardzo zajęty. Bo zaczęła się kampania samorządowa. Dokładnie tak, a my też nie chcielibyśmy, żeby ta kampania była też i też związana z pokazami lotniczymi, bo my chcemy świętować polskich lotników, lotnictwo wojskowe. No to jest moment szczególny. No i właśnie, jeżeli przy samorządzie jesteśmy, dwa jeszcze pytania z naszego samorządowego radomskiego podwórka. Jak to się stało, że prezydent Radomia robił konferencję prasową przed płotem lotniska i twierdził, że nie został zaproszony na konferencję z wojskiem? Ja też zastanawiam się w ogóle tą formułę komunikowania nie ze strony Urzędu Miejskiego i samego pana prezydenta, bo z tego co wiem, rozmawiałem z generałem Żabickim, zresztą wytłumaczyliśmy to podczas wczorajszej konferencji prasowej. Nie było w planach wspólnej konferencji prasowej, bo czym innym jest ten obszar wojskowy, czym innym jest obszar cywilny i strona wojskowa, organizatorzy, dowództwo generalne organizowało tę konferencję no, kilka dni wcześniej. No, ale takie konferencje bywały we wcześniejszych latach. Panie redaktorze, nie wiem jak to bywało we wcześniejszych latach, na pewno w zeszłym roku takiej konferencji przy okazji Airshow nie było. W tym roku była wspólna konferencja, przypominam, w Warszawie, kiedy inaugurowaliśmy i podpisywaliśmy umowy dotyczące organizacji pokazów lotniczych Airshow. Uczestniczył wtedy i prezydent, i ja uczestniczyłem w tej konferencji prasowej. Dziś mamy dwa odrębne obszary, którymi się zajmujemy, o które szczególnie musimy zadbać. Czyli jeden z jednej cywilny, strony, a drugi wojskowy. Z jednej strony cywilny i tutaj te kwestie, które są po stronie miasta, czyli to zabezpieczenie tutaj tych pokazów lotniczych. No i drugi obszar związany stricte ze stroną wojskową, z tymi pokazami lotniczymi. Ja bym tutaj nie demonizował, że odbyły się dwie konferencje prasowe, bo podczas tych konferencji mogliśmy społeczeństwu przekazać dwie różne bardzo ważne informacje. Z jednej strony pan prezydent o parkingach, transporcie i przygotowaniu, my z drugiej strony o biletach, no, ten wkład miasta jest też niemały, to trzeba przyznać. Dokładnie tak. No, zresztą ma status miasto współorganizatora, tak więc tutaj absolutnie co do tego nie ma najmniejszych dyskusji. Jeszcze raz powtórzę, nie było w planach wspólnej konferencji prasowej i organizatorów pokazów Airshow tej strony wojskowej, jak również i
Urzędu Miejskiego. Nie wiem skąd i z czego to wynika, że pan prezydent komunikował, że no miał być na konferencji, a w końcu go nie było. No, ja myślę, że tutaj chyba służby prezydenta w swojej nadgorliwości wprowadziły Radosława Witkowskiego w błąd. A kto wprowadził pana w błąd w sprawie 11 milionów na trasę NS? Panie redaktorze. Tutaj strona miejska twierdzi, że od kwietnia te pieniądze były, a wy zrobiliście ostatnio konferencję, że oto dostanie Radom dzięki zabiegom Prawa i Sprawiedliwości. To jak to było? Panie redaktorze, ja sobie obiecałem, że nie będę się odnosił do tych różnych informacji, które gdzieś tam są w przestrzeni publicznej. No bo to też musielibyśmy chyba w pół godziny to wyjaśniać. Nie, ale myślę, że trzeba by najpierw sięgnąć do historii. Ja przypominam, to zupełnie porem maniaka będę przypominał i szkoda, że otoczenie pana prezydenta mówi rzeczy, które no, nijak się mają do rzeczywistości. Ja o tych środkach finansowych i o tym mówiłem również na konferencji prasowej, że w nawiązaniu do tych kwestii, słów, informacji, które przekazywałem kilka miesięcy temu. Ja o tych środkach finansowych mówiłem dokładnie 16 kwietnia na sesji Rady Miejskiej, kiedy to wywołało to wzburzenie otoczenia pana prezydenta, wręcz jeden z wiceprezydentów mnie zaatakował. Dlaczego ja jako wiceminister obrony, jako poseł ziemi radomskiej informuję na sesji Rady Miejskiej o tych pieniądzach tak wcześnie, prawda? Ale naprawdę robimy wiele, żeby jak najwięcej środków finansowych ściągnąć do Radomia i po prostu działamy ponad tymi podziałami politycznymi. Szkoda, że nasi partnerzy z Platformy Obywatelskiej tego nie rozumieją. No, proszę zauważyć, te 11 milionów 66 tysięcy to są pieniądze, które są z budżetu państwa. To są pieniądze, które trafiają do Radomia na inwestycje. To są pieniądze, które zostały wychodzone w Ministerstwie Finansów, które zostały praktycznie dzięki pozytywnemu lobbyingowi na rzecz Radomia po prostu wprost załatwione. Tak samo jak 93 miliony złotych na budowę Alei Wojska Polskiego. Coś, co było nie do przeskoczenia w czasach, kiedy mieliśmy swojego premiera z Radomia, ministra infrastruktury z Radomia. Coś, co w odpowiedziach na moje pytania jako senatora ziemi radomskiej wprost pani Wasiak czy pani Kopacz odpowiadały, że nie ma takiej możliwości, żeby budżet państwa zaangażował się w tę inwestycję. Dziś mamy 93 miliony, inwestycja lada dzień ruszy. I dziś mamy inny problem. Czy prezydent Radomia będzie w stanie wydatkować w tym roku blisko 30 milionów złotych na budowę Alei Wojska Polskiego? Ja bardzo gorąco apeluję do i prezydenta, i jego współpracowników, jego otoczenia, żeby nie kontestowali tych działań, które my podejmujemy jako parlamentarzyści, bo my tego nie robimy dla Radosława Witkowskiego, Konrada Frysztaka czy innych funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej. My to robimy dla mieszkańców Radomia. My to robimy dla mieszkańców Radomia i ziemi radomskiej, bo takie są nasze zobowiązania, bo taki jest również nasz cel. Więcej dla Radomia, panie redaktorze. Wszystkie ręce na pokład. Zapachniało kampanią, nie, panie ministrze, nie, jednak. Bo to mnie bardzo boli, bo panie redaktorze, gdybym, no ale naprawdę, ale w takiej sytuacji, już... gdybym ja był prezydentem... No ale przecież rozmawiacie ze sobą, jakbyś się dogadać logicznie, no to właśnie, poukładać, dokładnie. No nie gdybym wiem. Ja bym był prezydentem, podszedłbym dla was. Tak, podszedłbym, podziękował, powiedziałbym: panie pośle, panie ministrze, bardzo panu dziękuję, pracujemy wspólnie, działamy wspólnie, no mamy i pieniądze nic by się i chyba nie stało. Dokładnie, no dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe, a tutaj pojawiają się jakieś paszkwile w przestrzeni gdzieś tam publicznej na portalach społecznościowych. No widać, że najwyraźniej otoczenie pana prezydenta uwielbia prowadzenie takiej brudnej, takiej nieczystej kampanii. Ja jeszcze raz apeluję, panowie, weźcie się do merytorycznej pracy nad tym, co się dzieje w Radomiu. Zajmijcie się na przykład służbą zdrowia, bo to jest sytuacja dramatyczna, jeżeli chodzi o radomski SOR. Jeszcze raz apeluję do prezydenta, żeby zainteresował się sytuacją w szpitalu miejskim przy ulicy Tochtermana, szpitalnym oddziałem ratunkowym. Niech zajmie się chociażby tym, o czym mówiłem kilka już ładnych tygodni temu, jeżeli chodzi o te dyżury chirurgiczne, bo to jest naprawdę sytuacja dramatyczna.
I ostatnie pytanie, naprawdę już ostatnie, mianowicie wspominał Pan o tym pikniku z wojskiem z okazji Święta Wojska Polskiego i myślę, że miał Pan uprzywilejowaną sytuację, bo mógł Pan wydać rozkaz, żeby wojsko przyjechało. Tak było, czy to... Panie redaktorze, postawiłem sobie jako punkt honoru, że Święto Wojska Polskiego musi wyglądać inaczej niż do tej pory. Ja przypomnę, w ubiegłym roku, 15 sierpnia, obraz nędzy i rozpaczy. No, no były takie oficjalne, panie można powiedzieć, no, sztampowe obchody, no nie, tak? Nie, no właśnie, jakby były takie oficjalne, sztampowe, to by było fajne, ale przypomnę, że w zeszłym roku, 15 sierpnia, odbył się praktycznie bez udziału wojska, bez udziału orkiestry wojskowej. No to było coś niesamowitego. No, 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 ja przyjąłem to z olbrzymim zażenowaniem. Nie kojarzę i tego no, i postawiłem sobie za punkt honoru, że w roku stulecia odzyskania niepodległości to 15 coś sierpnia zrobić. Musi być okazały. Jestem przekonany, że udało nam się to zorganizować razem z 42. Bazą Lotnictwa Szkolnego i zorganizowaliśmy to na bardzo wysokim poziomie. Zresztą ta frekwencja, świat, która czy liczba była, Radomian i w ogóle ta frekwencja, gości, którzy, powiem panu, że przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. To były nieprzebrane tłumy, tysiące Radomian, wspaniała wystawa statyczna, konkursy dla dzieci, kącik zabaw dla najmłodszych. No, no naprawdę to było coś wspaniałego i przyznam się, że takie pikniki będę chciał, żeby były organizowane w Radomiu właśnie 15 sierpnia w dniu Święta Wojska Polskiego, bo to jest też promocja wojska, to jest wychodzenie też do społeczeństwa, to jest promocja i to jest pokazywanie, co mamy fajnego, dobrego w wojsku i czy możemy się chwalić. I czym armia się zajmuje. Też, ale to proszę zauważyć, że te stoiska, które były, rozmowy tych mniej czy bardziej zainteresowanych, na przykład służbą w wojsku, sprzętem wojskowym, pracą dla wojska, naprawdę to był fajny czas spędzenie na niedzielne, przepraszam, świąteczne popołudnie i przyznam się panu szczerze, że ten piknik trwał... Sam był pan zdziwiony, że tak... Tak, ale to on trwał wyszło do godziny 18 i później, bo oczywiście żołnierze przyjechali z różnych zakątków Polski i właśnie musieliśmy kończyć o godzinie 18, a tam wciąż przy wystawie statycznej były tłumy młodych i w średnim wieku Radomian chętnych do oglądania i dlatego też czuję taki też niedosyt i myślę, że w przyszłym roku też będziemy właśnie taki festyn rodzinny, taki piknik militarny organizować. Ja zaś muszę kończyć już teraz. Dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiaj był Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej i parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję. To była mocna rozmowa. Dziękujemy bardzo serdecznie. Radio Radom.pl